Proszę bardzo, 30 do niszczarki. I tak, została koperta numer 2, którą możemy licytować. Tak. Jeżeli ma pani ochotę ją sprzedać. Mam ochotę ją sprzedać. A za ile? Jest jedna, ale może być dużo warta. Startuję od 30 tysięcy. A tak realnie? 25. A tak realnie, żeby było? 28. Prosimy tak, żeby pani realnie powiedziała, ile za dwójkę? Jedna jest koperta przecież. Jest jedna, ale może być dużo warta. Myślę, że coś w niej jest. 10. To już bliżej jest pani. Bliżej realnie. Tak powiem, że bliżej. A pan ile za nią chciałby dać? 5 tysięcy. Tak, już dobra kwota, prawda? A 8? Też 5. Dobra. Więcej nie dam. Brać 5. Nie wezmę 5. Dobra, to już ostatecznie. 6 tysięcy. Nie. 6 nic mi nie mówi. Czyli? Zabiorę kopertę. Targujmy się troszkę. Ja idę w górę, a pani tylko nie. No bo miałam być uparta. Miałam stanąć na 10. Dobrze, no ale... Zabawa, licytacja. 7,5. No tak po środku. Ale czy warto się upierać o 1500? To dobra pensja. 6 tysięcy na czysto. Na koniec gry. W gotówce. Ale ja nie chcę 6 tysięcy, panie Krzysztofie. Chcę tą dwójkę. Albo 10 tysięcy. A co z 7,5? To już nieaktualne. Wracam do moich pierwszych propozycji. 10 tysięcy. Czyli nie chce pani 6 tysięcy, a chce pani wziąć 2 tysiące, tak? No bo w tej kopercie jest, w dwójce są 2 tysiące. Ja proponuję 6. 3 razy więcej niż tam jest. Jeśli tam są 2 tysiące, to biorę 2. To właśnie mówię, że woli pani 2 tysiące niż 6. Tak. A dlaczego? Bo się z panem droczę. Dam 8. Już pani chciała 7, bo już przebiłem, jak tak się pani droczy ze mną. Też się droczę trochę z panią. 8. Tak. To już blisko 10. Właśnie. 9 tysięcy. Ale warto się upierać? Warto. O 1000 złotych różnicy? Tak wysoko jesteśmy warto. Już. Proponuję 4 razy więcej niż tam jest. O, ratunku. Pan ratuje, tak? Panie Sławku? A czy pan mówi prawdę? Przecież ja nigdy nie kłamię. Tego nie wiemy. Ewentualnie blefuję. Czuję, że pan blefuje, panie Krzysztofie. Ja myślę, że tam jest więcej niż 10 tysięcy. Także i tak zeszłam do 10. Czyli 8 tysięcy nie? Już nie. To sprawdźmy, czy blefowałem. Jak w pokerze, trzeba sprawdzić czasem, prawda? Proszę bardzo. No
Mówił pan prawdę. Prawdę mówiłem, prawda? 2000. Dawałem 4 razy więcej. Jest tam jest i mówiłem pani, co tam jest od początku. Tylko, że mi pani nie wierzyła. Nie wierzyła. I mówiłem, czy warto się upierać o ten 1000, co nas różniło do 9? A pani chciała 9, a ja dawałem 8. Dużo pieniędzy. Bardzo dużo. Ale się podryczyliśmy trochę. Podryczyliśmy się, prawda? Tak. Fajnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Wygrała pani 2000. No mój największy błąd to, że nie uwierzyłam panu Krzysztofowi. Proponował mi 8 tysięcy i to mnie troszeczkę zwiodło. Ale wygrana, jaką udało mi się tutaj wygrać, kwota, jaką udało mi się wygrać, zadowala mnie w zupełności, dlatego że jest to przyzwoita pensja.